I politycznie, Michał Rykowski, witam Państwa i łączymy od razu się z gośćmi dzisiejszego programu. Ewa Zajączkowska-Hernik, rzeczniczka prasowa Konfederacji. Dzień dobry, Pani Rzecznik. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. I Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, Panie Pośle. Dzień dobry. Tematów wiele, sytuacja polityczna w Polsce, a także w Europie gorąca, zatem przejdźmy od razu do konkretów. Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o podpisaniu budżetu, ale jednocześnie w ramach tak zwanej kontroli następczej skierowanie tego dokumentu pierwszy raz w historii III RP do Trybunału Konstytucyjnego, żeby zbadać zgodność budżetu państwa właśnie z konstytucją. Jak państwo oceniają tę decyzję? Pani Rzecznik? Jakby jest to kolejna rozgrywka prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Donaldem Tuskiem. Kolejna rozgrywka gry w szachy, no bo tutaj mamy do czynienia z rzeczywiście taką grą w szachy między dwoma siłami politycznymi, z jednej strony skoncentrowaną wokół premiera Donalda Tuska, z drugiej strony wokół prezydenta Andrzeja Dudy. Widzimy, że ten konflikt się zaognia i zaostrza, niestety. Dostrzegam brak możliwości współpracy między prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem. Takie wspólne przeciąganie liny, straszenie się nawzajem, że jeżeli jeden podejmie taką decyzję, to drugi podejmie inną, czy w związku z tą decyzją zrobi coś innego. Tutaj zaszachowanie premiera Donalda Tuska w postaci jakby złożenia ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego, no bo przecież premier Donald Tusk obiecał, że jeżeli prezydent to zrobi, no to będą rozpisane nowe wybory parlamentarne. Uważam, że żadna z partii nie jest gotowa na to, by po raz kolejny wziąć udział w wyborach parlamentarnych. To jest bardzo duże przedsięwzięcie społeczne, wymagające ogromnych zasobów ludzkich, ale także finansowych. I jeżeli ktoś mówi, że jest do tego gotowy, no uważam, że to jest bardzo trudne w tym momencie do zrealizowania. Wiem, że prezes Sławomir Mentzen mówił, że Konfederacja jest na to gotowa, ale my działamy troszeczkę inaczej. Nasza kampania od zawsze opierała się na mediach społecznościowych, jest też jakby taką kampanią oddolną. My polegamy na naszych strukturach lokalnych, nie na centrali, więc to też troszeczkę jednak to inaczej Pani wygląda. Rzecznik, a przed nami jeszcze wybory samorządowe. To prawda, ja dopytam w ten sposób, bo dziś, żeby rozwiązać parlament, trzeba by zagłosować za skrócenie kadencji Sejmu. Potrzeba 307 głosów. No i pytanie, czy Konfederacja podniosłaby rękę za takim wnioskiem? Szczerze, musielibyśmy się nad tym bardzo mocno zastanowić i taka dyskusja na pewno by została podjęta na klubie. Wtedy byśmy podjęli konkretną decyzję, czy głosujemy skróceniem kadencji Sejmu, czy jednak nie. Nie chciałabym tutaj rzucać jakichś deklaracji w ciemno. Bartłomiej Wróblewski, panie pośle, rzeczywiście ten taki, no właśnie, dwustronny szantaż to może za duże słowo, ale rzeczywiście takie szachowanie się, czytując, czy stosując tę przenośnię szachową, o której mówiła pani rzecznik, rzeczywiście ta partia jest rozgrywana, obie strony mówią o wcześniejszych wyborach, no ale pytanie, czy tak naprawdę w interesie obu tych największych partii dzisiaj, czyli Prawa i Sprawiedliwości i Platformy, czy tej koalicji rządzącej dzisiaj, wcześniejsze wybory są w ich interesie? Jak to wygląda z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości? No jak pan ocenia tę decyzję prezydenta? No, zacznijmy od decyzji prezydenta. To jest decyzja, która stabilizuje sytuację. Rząd ma budżet, więc ma jasną podstawę prawną do działania, do rządzenia w Polsce. To jest budżet opracowany przez Prawo i Sprawiedliwość, chociaż z niekorzystnymi dla Polski zmianami wprowadzonymi już po wyborach, ale jest budżet. Natomiast decyzja prezydenta związana jest ze stanem niepewności i ten stan niepewności jest związany moim zdaniem z dwoma okolicznościami. Po pierwsze z tym, że mimo wyroku Sądu Najwyższego, ostatecznie orzeczeń Sądu Najwyższego, marszałek Hołownia nie uznaje mandatu dwóch posłów, no więc pojawia się wątpliwość, czy Sejm obraduje i głosuje w konstytucyjnym składzie. Panie pośle, to ja przepraszam, że przerwę w ten sposób, ale pani szefowa kancelarii prezydenta, pani minister Paprocka z kancelarii prezydenta mówiła o tym, że panowie posłowie Wąsik i Kamiński są posłami, tutaj są te duże wątpliwości. Zatem jest właśnie pytanie, czy prezydent nie podpisał budżetu, który został uchwalony bezprawnie, czy niezgodnie z prawem. Zatem dlaczego prezydent podpisał ten budżet? To znaczy tutaj mamy znowu, wracam do tego, co powiedziałem. Decyzja jest stabilizująca,
Te wątpliwości są podnoszone powszechnie, więc one muszą zostać sprawdzone. Dlaczego prezydent podpisał, a nie skierował w trybie kontroli prewencyjnej ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, to trzeba zapytać prezydenta. W każdym razie politycznie na pewno jest to decyzja stabilizująca, natomiast te wątpliwości są powszechnie podnoszone. Dlaczego te wątpliwości są podnoszone? No oczywiście po pierwsze dlatego, że marszałek Hołownia nie stosuje się do wyroku, do orzeczeń Sądu Najwyższego i poszedł tutaj na bardzo ryzykowny, no w sposób bardzo ryzykowny działa i dla siebie, no i niebezpieczny także z punktu widzenia państwa w związku z tymi wątpliwościami co do tego, czy Sejm proceduje w konstytucyjnym składzie. Ale druga okoliczność, która wzmaga tą niepewność, to jest radykalizacja dyskursu politycznego, a właściwie prawno-politycznego 2015 roku. To jest związane z tym, i to jest bardzo ważne, że w 2015 roku Platforma Obywatelska i sojusznicze ugrupowania i środowiska wymyśliły taką koncepcję, że jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, mniej lub bardziej poważne, w stosunku do osób sprawujących funkcje publiczne, to delegitymizuje całą instytucję. I to najpierw zostało zastosowane wobec Trybunału Konstytucyjnego, to, później panie pośle, wobec... Prawo i Sprawiedliwość proszę, też... Proszę mi pozwolić powiedzieć do końca, bo to jest dość ważne. I do Sądu Najwyższego. No i jeśli teraz miałoby być tak, że każda wątpliwość, nawet istotna, prowadzi do radykalnych wniosków, na przykład, że orzeczenia Trybunału nie są orzeczeniami, że sędziowie nie są sędziami, później to samo w stosunku do Sądu Najwyższego, to siłą rzeczy takie głosy dotyczące tego, że Sejm bez dwóch ważnie wybranych i posiadających mandat posłów przestaje być Sejmem, są w pełni uzasadnione. Moim zdaniem, tak jak wszelkie zarzuty dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, tak jak i obecnie Sejmu są przesadzone, ale powtarzam, tu musi, jest pewnego rodzaju kwestia konsekwencji. Jeśli raz wyciągniemy tak pośle. Radykalne wnioski, no to siłą rzeczy one muszą być stosowane także wobec Sejmu. A jednym zdaniem, wcześniejsze wybory, tak czy nie? Moim zdaniem na dzisiaj nie ma takiego tematu. Oczywiście sytuacja może się zmieniać. Nie wiemy, jakie będzie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. No właśnie, to skoro... Nie wiemy, ostatnie jak zdanie. Będą się układały relacje między rządem a większością. Co do zasady, kadencje są czteroletnie. Kadencja rozpoczęła się w październiku 2023 roku i skończy się w 2027 roku. Jeśli rząd nie będzie dawał rady, to być może rzeczywiście wybory będą konieczne, ale to jest, myślę, decyzja rządu. To w takim razie pan poseł wspomniał o Trybunale Konstytucyjnym. To, szanowni państwo, pojawiła się taka, no właśnie, pytanie, czy to spin, czy to rzeczywiście tak się wydarzy, bo nieoficjalne informacje są takie, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu dzisiejsza koalicja rządząca ma, no wezmę to w cudzysłów, ale być może niezbyt duży cudzysłów, rozprawić się z Trybunałem Konstytucyjnym, czyli stwierdzić uchwałami, że sędziowie dublerzy są sędziami dublerami i nie, właściwie te miejsca są nieobsadzone. Podobnie to dotyczy pani sędzi Krystyny Pawłowicz i pana sędziego Piotrowicza. Czy mówiąc wprost i pytając wprost, w przyszłym tygodniu czeka nas batalia o Trybunał Konstytucyjny, bo z kolei są takie też pomysły, by te 5 miejsc niezwłocznie, cytuję tutaj Onet, niezwłocznie obsadzić. Pani rzecznik, myśli pani, że po telewizji publicznej, po prokuraturze, po mediach publicznych, mówiąc szerzej, teraz będzie nas czekać batalia o Trybunał Konstytucyjny? To było, panie redaktorze, do przewidzenia. Jedna kwestia, chciałam się odnieść do posła Wróblewskiego, który powiedział, że następuje radykalizacja jakby działań politycznych, brak respektowania instytucji państwowych. Ja tylko przypomnę, że prezydent Andrzej Duda, podpisując rzeczywiście ustawę budżetową, ale potem kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego, w swoim komunikacie zawarł adnotację, że będzie podejmował takie działania analogicznie za każdym razem, w związku z tym, że panowie Wąsik i Kamiński, no nie są jakby brani pod uwagę jako posłowie, nie są ich mandaty respektowane i uwzględniane, wobec czego tak jakby można
Można odnieść wrażenie, że dopóki Wąsik i Kamiński nie wrócą na salę sejmową, prezydent Andrzej Duda będzie każdą ustawę kierował do Trybunału Konstytucyjnego. Przepraszam, pani sobie wyobraża, że panowie Wąsik i Kamiński wrócą na salę posiedzeń, że Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, jednak przychyli się, czy jakby cofnie swoje stanowisko w tej sprawie? Panie redaktorze, ja nie jestem prawnikiem, żeby decydować o tym, czy panowie Wąsik i Kamiński mają aktywne mandaty poselskie. Konstytucja moim zdaniem w artykule 99 dosyć jasno mówi, że osoby skazane prawomocnym wyrokiem no, nie mogą pełnić funkcji publicznej, więc być może to jest ten punkt konstytucji, który powinien być w tym wypadku brany pod uwagę, bo nawet jeżeli prezydent Andrzej Duda ułaskawił panów Wąsika i Kamińskiego, no to wydaje mi się, że to ułaskawienie nie działa wstecz i tutaj możemy się spierać, czy ułaskawienie z 2015 roku było skuteczne, czy nie, no ale ułaskawiając panów po raz drugi, prezydent Andrzej Duda poniekąd zaprzeczył swojemu ułaskawieniu z 2015 roku. I tu jest chyba jeden z kluczowych problemów. Panowie Wąsik i Kamiński moim zdaniem prawdopodobnie zostaną wystawieni na jakichś biorących miejscach do Europarlamentu, żeby zaspokoić ich potrzebę wysokiego uposażenia i odzyskania immunitetu. Ja jestem przeciwna kierowaniu takich osób do Europarlamentu, ponieważ przed nami kluczowe wybory do Europarlamentu, od których będzie bardzo dużo zależało w kwestii zabezpieczenia naszego interesu narodowego w Unii Europejskiej i nie powinni iść tam karierowicze, których głównym celem jest to, by odzyskać immunitet i zarabiać bardzo duże pieniądze. Co do Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze jedno zdanie, panie redaktorze. Konflikt rozpoczął się w 2015 roku i musimy też pamiętać, że ten konflikt rozpoczęła Platforma Obywatelska wrzutką posła Kropiwnickiego. To gdzie wszyscy pamiętamy, pani rzecznik. Zgłoszone... No właśnie, tutaj problem polega na tym... Tak? Bardzo proszę. Problem polega na tym, panie redaktorze, że po pierwsze Platforma Obywatelska już o tym zapomina i za wszystko obwinia Prawo i Sprawiedliwość, a Prawo i Sprawiedliwość z kolei, wiedząc, że Platforma nielegalnie powołała wtedy dwóch sędziów, bo miała prawo do powołania trzech, powołało swoich pięciu sędziów, więc wie pan... No, zasada TKM jest tutaj bardzo mocno widoczna i każdy, mam wrażenie, ma obowiązujące prawo w głębokim poważaniu. Liczy się wyłącznie partykularny interes partii politycznej. Nie tak powinno funkcjonować państwo, bo jeżeli kierujemy się tym, czym teraz kierują się właśnie te dwie największe siły polityczne, no to mamy do czynienia z anarchizacją głównych instytucji państwa i za chwilę może się okazać, że to dojdzie do tak dużego konfliktu, że nie będziemy w stanie w ogóle funkcjonować w państwie. Bo nie będzie wiadomo, kto w ogóle ten konflikt ma rozstrzygnąć. I wydaje się, że reset konstytucyjny jest jedynym możliwym rozwiązaniem. I być może możliwym, trzeba będzie wyzerować te wszystkie właśnie, pytanie, czy realnym. Ja rozmawiałem tydzień temu na ten temat z marszałkiem Bosakiem tutaj w tym studiu. No i pomysł wydaje się całkiem sensowny, powiem tak, ze strony, czy jakby patrząc na to tak realnie. Natomiast właśnie pytanie, czy on jest możliwy ze strony politycznej do realizacji, to pytanie do pana posła Wróblewskiego. Panie pośle, no poziom, mam wrażenie, zaufania między tymi największymi siłami, które są niezbędne do tego, by tego resetu konstytucyjnego dokonać, ten poziom jest zdecydowanie poniżej zera, on już nawet nie jest zerowy. Zwłaszcza w związku z zapowiedziami tego rozprawienia się z Trybunałem Konstytucyjnym. Zatem po pierwsze, czego będziemy świadkami w przyszłym tygodniu? I po drugie, czy pan jako prawnik wyobraża sobie jakiś rodzaj resetu konstytucyjnego? Panie redaktorze, jeżeli mogę tylko jedno zdanie. Dobrze, panie pośle, odniesie się pan za chwilę, ale pani rzecznik chciała jedno zdanie. Tylko jedno zdanie, pani rzecznik. Dosłownie jedno zdanie, panie redaktorze, bo największą konsekwencją tego, do czego doprowadzili obecnie politycy i Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej, będzie gwałtowny spadek zaufania społecznego do najważniejszych instytucji państwa. Będzie podważanie wszelkich wyroków, bo widzimy, jak działa w tym momencie prokuratura i to jest największa konsekwencja, z którą nikt się teraz nie liczy. I odpowiada pan poseł Wróblewski. Za dużo tematu, żeby racjonalnie o tym wszystkim rozmawiać, bo tu jest kilkanaście kwestii poruszonych. No ale po kolei. Reset konstytucyjny jako usunięcie wszystkich osób, które sprawują funkcje i wybranie ich na nowo, no jest prawnie bardzo kontrowersyjnym rozwiązaniem, a politycznie jest chęcią przekazania większej władzy w Polsce lewicy. I szczerze mówiąc, kiedy Konfederacja zgłasza taką propozycję, zastanawiam się, gdzie jest. Ja myślałem, że jest partią narodową, wolnościową, konserwatywną, a to jest propozycja taka, która służy w Polsce lewicy, liberalnej lewicy, rewolucyjnej lewicy, więc ja tego nie rozumiem.
Co do tego, czy możliwe są jakieś zmiany konstytucyjne. Zmiany, które polegałyby na tym, żeby usunąć z Trybunału Konstytucyjnego wszystkich sędziów i Sądu Najwyższego wszystkich sędziów i wybrać na nowo? Nie. Natomiast to, co jest możliwe, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny i KRS i Sąd Najwyższy, żeby rozmawiać, jak w przyszłości te instytucje mają funkcjonować, jak w przyszłości wybierać sędziów. I ja widzę możliwość dyskusji na temat tego, czy już w tym roku, czy w przyszłości wybierać sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, kwalifikowaną większością głosów, co wymagałoby zawsze, żeby rząd i opozycja współdziałali. W szczególności większość kwalifikowana 2/3 głosów, taką pozwoliłaby na to, żeby mniej więcej wszyscy w parlamencie mieli poczucie, że mają wpływ na obsadę. Panie pośle, jak rozumiem, bez zerowania kadencji dzisiejszych. No to jest oczywiste, ponieważ ta propozycja, poza oczywiście tym, że politycznie jest trudna do zaakceptowania, konsekwencjami ideowymi, o których powiedziałem, które są dalekie od tego, co głosi Konfederacja, to miałoby to jeszcze jedną konsekwencję, no ustrojowo można powiedzieć niewłaściwą. Ustrój państwa opiera się na zasadzie podziału władz. Te władze nie są wybierane w momencie wyborów i w momencie każdych kolejnych wyborów zmieniane. Kadencje na siebie się nakładają. To powoduje, że istnieje pewnego rodzaju równoważenie się instytucji. Ale panie pośle, ja przepraszam, że przerwę, ale mam wrażenie, że dzisiaj jesteśmy już tak daleko poza tym balansem, o którym pan mówi, pytanie, czy jakakolwiek równowaga istnieje. Ale sytuacja, w której pan mówi, to jeszcze bardziej zniszczmy ten balans, czy ktoś mówi, jeszcze bardziej zniszczmy ten balans, no prowadzi do jeszcze dalej, jeszcze gorszych konsekwencji. I tu kropka, odpowiada pani poseł, pani rzecznik Ewa Zajączkowska, bardzo proszę. Ja bardzo bym chciała poznać tok myślenia pana posła, który stwierdził, że dokonując resetu konstytucyjnego umocnilibyśmy ideową lewicę w tych instytucjach, bo zakładam... To nie jest oczywiste. To nie jest oczywiste. Gwarantuję panu, że mamy w Polsce tylu konstytucjonalistów, mnóstwo prawników, i także sędziów, którzy nie budzą absolutnie żadnych wątpliwości polityczno-społecznych, że bez wątpienia udałoby się obsadzić osoby, które nie budziłyby żadnych wątpliwości. To ja tutaj nie mam wątpliwości. Pytanie, czy one, te osoby, które nie budzą wątpliwości, byłyby wybrane przez stronę dzisiaj Koalicji Obywatelskiej, czy Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji? I na tym, panie redaktorze, polega konsensus. Nie jest... na tym, że my wkładamy naszych, wy wkładacie waszych i jakoś staramy się nie pożreć w tym wszystkim, tylko właśnie na tym polega konsensus, że wybieramy tych, którzy nie budzą wątpliwości żadnej ze stron. To co do sędziów, którzy nie obecnie zasiadają... Jeżeli pan się obraca w takim towarzystwie, gdzie nie ma takich ludzi, no to jest mi bardzo przykro i mogę jedynie panu współczuć. I nie tu wiem, kropka. W jakim towarzystwie się pan obraca. Jeszcze jedno zdanie. Panie pośle, bardzo proszę, bo rozmawiamy, rozmawiamy zdalnie, uspokoję dyskusję. Ostatnie zdanie pani rzecznik, później będzie odpowiadał pan poseł Wróblewski. Pani rzecznik, bardzo proszę. Trzeba coś zrobić z tymi sędziami, którzy budzą obecnie wątpliwość. Być może trzeba ich odesłać w stan spoczynku, być może trzeba ich nieco zdegradować i wysłać do innych instytucji sądowniczych, być może stopień niżej, no ale nie możemy cały czas poruszać się w takim chaosie prawnym, konstytucyjnym i po prostu dorzucać i dokładać kolejnych sędziów, którzy będą orzekali sprzecznie ze sobą nawzajem. I odpowiada pan poseł Wróblewski. Czasami sędziowie orzekają sprzecznie z sobą. Na tym polega niezawisłość sędziowska. Ale znowu mamy bardzo wiele tutaj elementów. Pierwsza rzecz to taka, że nie ma żadnej nadziei na to, że znajdą się kandydaci, którzy będą budzić, co do których będzie konsensus. To się w pojedynczych przypadkach może zdarzyć, ale zwykle zdarzać się nie będzie. Dlatego, że sędziowie, w szczególności sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, niezależnie od swoich kwalifikacji prawniczych, merytorycznych, technicznych, no wszyscy mają jakieś przekonania. No i zgodnie z tymi przekonaniami dokonywana jest interpretacja przepisów Konstytucji. Dlatego czyli lepiej zostawmy tak, jak jest, nie kłóćmy się dalej. Dlatego ta kwestia wszędzie na świecie
także na przykład w Stanach Zjednoczonych, zawsze budzi bardzo dużo emocji i ma bardzo poważne konsekwencje. Wyjściem z tej sytuacji nie są ekscentryczne pomysły ustrojowe, ale próba znalezienia umiarkowania w tej dyskusji. Nie wyciągania. Panie pośle, ale ja mam wrażenie, że my jesteśmy coraz dalej od umiarkowania. Coraz dalej od umiarkowania jesteśmy. Znaczy, to oczywiście jest prawda, że widzimy tutaj działania w prokuraturze, w mediach publicznych, kiedy strona rządowa, zamiast poczekać rok i dokonać tych zmian, które uważa za stosowne zgodnie z prawem, działa poza konstytucją, poza ustawami, poza zwyczajem. I na pewno każda z tych spraw, po pierwsze, poza tym, że mamy działania niezgodne z prawem, będzie miała negatywne konsekwencje w przyszłości, no bo kiedyś będzie jakaś kolejna większość, która powie, dokonujemy zmian w prokuraturze bez podstaw prawnych, dokonujemy zmian w mediach publicznych bez podstaw prawnych. No i to rzeczywiście jest anarchizacja ustroju. Kluczem do... Trzeba szukać oczywiście zgody politycznej, jeśli chodzi o media publiczne, ten pomysł podziału mediów na te bardziej mediów publicznych, na część bardziej konserwatywną, część bardziej liberalną, jest jakimś wyjściem z sytuacji. Wycofanie się przez rządzących ze zmian w prokuraturze krajowej i dokonanie przez nich tych zmian za rok, kiedy być może będą mieli stosowną większość, też jest pewnym rozwiązaniem. To wymaga tylko cierpliwości, pewnego umiarkowania. Jeśli będzie wygrywał radykalizm każdej z instytucji, to te problemy będą się toczyć przez kolejne lata i dziesięciolecia. I nawet żaden reset tu nie pomoże. I tu stawiamy kropkę w tym wątku. I na koniec jeszcze kwestie unijne chciałbym poruszyć, ale to już krótko, bo czas nas troszkę goni. Nowe 3 podatki, zdaje się, 3 przez Komisję Europejską planowane. Polski rząd tego w żaden sposób nie wetuje. Były premier Morawiecki pisze wprost, że szybko poszło, że najpierw pakiet migracyjny, później podatki unijne niezawetowane. No ale pamiętajmy też o tym, że na wprowadzenie nowych podatków premier Morawiecki wcześniej jako premier polskiego rządu również weta nie stawiał. Co wytknęli co uważniejsi internauci? Jaki jest Państwa stosunek do tej sprawy? Bardzo proszę krótko, Pani Ewa Zajączkowska-Hernik. Panie redaktorze, okazuje się, że w kwestii dbania o suwerenność Polski na arenie Unii Europejskiej zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Platforma Obywatelska są identyczne. Prawo i Sprawiedliwość przekazało ogromne kompetencje Unii Europejskiej, to Prawo i Sprawiedliwość godziło się na unijne podatki, to Prawo i Sprawiedliwość głosowało za pakietem Fit for 55 w ciemno, nie wiedząc co tak naprawdę w tym pakiecie i jakie zobowiązania do zrealizowania dla polskiej gospodarki się znajdą, zagłosowało w ciemno, więc teraz bawi nas to, że Prawo i Sprawiedliwość wychodzi na konferencję i próbuje zarzucać Donaldowi Tuskowi uległość wobec Unii Europejskiej i nakładanie czy przyklepywanie nowych podatków przez Unię Europejską. Przypomnijmy, Prawo i Sprawiedliwość robiło dokładnie to samo. Jest to partia całkowicie niewiarygodna, jeśli chodzi o budowanie i dbanie o suwerenność Polski w Unii Europejskiej. I na dowód tego kolejna sprawa. Otóż Prawo i Sprawiedliwość nie tylko w Polsce ma zerową zdolność koalicyjną, ale również w Unii Europejskiej, bo panie redaktorze, niestety, ale w Unii Europejskiej Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie zbudować jakiejkolwiek koalicji szerszej, która byłaby w stanie bronić naszych interesów. Tu zgoda, natomiast pytanie, że to nie jest kwestia bardziej tego, jak wygląda dzisiaj Parlament Europejski od początku tak naprawdę swojego istnienia. Tamta przewaga lewicowo-liberalna jest olbrzymia. Czy to jest tylko problem tego, jakie wartości prezentuje Prawo i Sprawiedliwość, ale tego wątku nie chciałbym poruszać. To oddajmy głos teraz panu posłowi Grubelskiemu. Panie pośle, 3 nowe podatki unijne. Bardzo proszę. Zacznę od takiej uwagi, że pani Zajączkowska-Hernik mówi o braku zdolności koalicyjnej Prawa i Sprawiedliwości. To można byłoby zapytać, jaka jest zdolność koalicyjna Konfederacji. No, będąc złośliwym, trzeba by powiedzieć, że może jest zdolna tylko dogadywać się z Platformą i z Lewicą w Polsce. Natomiast oczywiście pani Zajączkowska-Hernik dotyka istotnego problemu. Dzisiaj siły prawicowe, suwerennościowe w Europie są w mniejszości. Po wyborach do Europarlamentu te proporcje się zmienią i być może dojdzie do korekty w Unii Europejskiej. Ja jestem na prawym skrzydle w Prawie i Sprawiedliwości, no tym konserwatywnym, suwerennościowym.
No to właśnie, uważam, to panie pośle, to ja dopytam, czy błędem rządu Mateusza Morawieckiego nie była, było zbytnie liczenie na to, że da się, mówiąc kolokwialnie, dogadać z Unią, czy dogadać z Komisją Europejską? Tak, był to błąd, to była naiwność ze strony premiera. My, no, można powiedzieć, że w ramach dyskusji wewnętrznych, ale czasami też dawaliśmy wyraz tego w głosowaniach, sprzeciwialiśmy się na przykład ustawie o Sądzie Najwyższym w zeszłym roku jeszcze proponowanej i ze względu na niekonstytucyjność, i ze względu na wątpliwości właśnie dotyczące przekazywania dalszych kompetencji Unii Europejskiej realnie. I Prawo i Sprawiedliwość z tych doświadczeń musi wyciągnąć wniosek w przyszłości. Niestety konstrukcja Unii Europejskiej, rozkład sił powodują, że każde przekazanie kompetencji Unii Europejskiej, nawet w drobnych sprawach, może być wykorzystane przeciwko danemu państwu i obywatelom. Mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość, że tą lekcję odrobimy. Uważam, że tutaj też odnosząc się do wypowiedzi poprzedniczki, raczej wszyscy, którzy myślą w podobny sposób, powinni współdziałać i w Polsce, i w Europie, dlatego że alternatywy nie ma. Polityka elit europejskich jest niekorzystna dla Polski, jest niekorzystna dla polskich obywateli, zresztą tak jak dla obywateli wielu państw europejskich. Ten sprzeciw wobec tego dyktatu, tej ideologicznej, często zupełnie nieracjonalnej polityki staje się coraz powszechniejszy. I to daje nadzieję, że do tej zmiany dojdzie. Jeszcze jedną rzecz powiem. I ostatnie zdanie. Że oczywiście łatwo jest krytykować różne decyzje, które Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich latach podejmowało, ale nie ma żadnych wątpliwości, że to Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną szansą na zachowanie suwerenności przez Polskę. Tutaj musimy postawić kropkę. Mam wrażenie, że moglibyśmy ten wątek rozwinąć dość mocno, ale to przy następnej okazji. Myślę, że takich okazji jeszcze będzie kilka, chociażby patrząc na to, co się dzieje gdzieś w Brukseli, protesty rolników. Zatem te tematy unijne, one na pewno będą bardzo, bardzo ważne. Zatem dziękuję Państwu za to spotkanie. Ewa Zajączkowska-Hernik, rzecznik prasowy Konfederacji. Dziękuję Pani Rzecznik. Pięknie dziękuję. I Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję Panie Pośle. Bardzo dziękuję i dobrego dnia. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.